Dzisiaj mamy kolejny psalm, myślę, że psalm klasyczny, znaczy jeden z najbardziej znanych psalmów. Jest to psalm 23 i to będzie psalm, który jest dalszym jakby właśnie takim kontynuacją tego najpewniejszego antidotum na czas lęku. Kontynuacją tak naprawdę więzi z Chrystusem, bo o to tu ciągle chodzi. To jest pierwszoplanowa rzecz, żebyśmy naprawdę doświadczyli prawdziwej miłości Bożej, prawdziwej łaski Jego, prawdziwego poddania się Mu, ale też prawdziwej gotowości na wszystko dla Jezusa, bo to jest związane, poświęcenia. Człowiek, który nie chce się poświęcić Jezusowi, no to nie zyska nic. Nie doświadczy Jego miłości, nie doświadczy tego po prostu i to będzie wielka jedna przegrana. Natomiast człowiek, który jest gotowy na poświęcenia, dla Jezusa, oczywiście to musi być ten etap, musi być ten wzrost w Nim, musi być to pragnienie Jego, także dlatego tu jest napisane, zobaczcie, Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. Jeżeli Jezus jest Twoim pasterzem, a jest napisane nawet i w Izajaszu, że On będzie te kotne nosił na rękach, On będzie przytulał na swoim łonie nosił, będzie przytulał do serca, wiecie, jest to obraz niesamowity. Dlatego, że to, co wspominaliśmy, Bóg ma cechy kobiece i męskie. I Ojciec nasz jest taki w niebie, On ma jedne i drugie. Więc uzewnętrznieniem pełni jest mężczyzna i kobieta, dlatego to jest nazwane, że to małżeństwo jest takim najściślejszą więzią, jaka może być na ziemi, dlatego, że tworzą jedno ciało. Już dzieci z rodzicami nie tworzą jednego ciała. Choć też są blisko, to są z nich, z ciała, jakby ciało powstało, ale nie ma tego zespolenia, nie ma tego elementu, tak jak mówimy, elementu choćby nawet też seksu, który jest łączący w tym prawdziwym ujęciu biblijnym. Seks jest czymś, co to jest misterium. To jest ta jedność, jaka jest między mężczyzną i kobietą, jedność na poziomie duchowym, psychicznym i fizycznym. Ja wiem, że to jest ten szczyt, ja wiem, że dzisiaj jest grzech i to jest wszystko powykrzywiane, a szczególnie przy końcu czasu, ale ta idea Boża jest taka, że to jest to połączenie w tych trzech płaszczyznach tak naprawdę, no i też fizycznym właśnie. Znaczy to jest ta fizyczność, to jest połączenie tej fizyczności, ale też jest jakie jest połączenie i psychiczne i duchowe, wtedy jest zwycięstwo. Nawet były badania jakiegoś rosyjskiego, że poddawał mężczyzn i kobiety, którzy po prostu uprawiali seks i jeżeli nic ich nie łączyło z drugą osobą, po prostu to był tylko seks taki, no po prostu bym powiedział, wyrachowany, czyli taki zwierzęcy, że jak to nazwać, chociaż nie wiem, czym to tak dobrze jest nazwać, no ale w każdym razie powodowało tak, że to zabijało tego, kto miał taki seks. Zabijało go. Te badania naukowe jakiegoś tam rosyjskiego naukowca potwierdziły, natomiast zupełnie inaczej było z osobami, które czuły jakieś uczucie, ale zupełnie jeszcze inaczej jest, jeżeli tam jest oprócz uczucia tego emocjonalnego jest jeszcze jedność duchowa, bo to już jest pełnia, bo to jest ten duchowy element, którego brak często u ludzi, oczywiście, którzy nie żyją duchowo i ta sfera jest martwa. Dlatego mówię o tym, że jeżeli tobie jest pasterzem, to właśnie będziesz jakby szedł za Bogiem, który ma jedno i drugie. On ma te cechy, które się uzupełniają. I dlatego jest napisane, że on te kotne, prawda, to jest taka cechy żeńskie, że on będzie je nosił przy sercu, on będzie je pieścił. To są cechy takie, które my znamy jako kobiece, jako matczyne. Natomiast męski jako ojca też są cechy, bo też wyraźnie on mówi, więc to są jedne i drugie, musi mieć świadomość. My nie potrzebujemy żadnych matek. On w sobie, ojciec niebiański ma w sobie, Bóg ma w sobie to wszystko. I dlatego stworzył mężczyznę i kobietę na swój obraz i podobieństwo. W tym ujęciu, w tych cechach, ale też w ujęciu tym, że mężczyzna i że my się składamy z trzech płaszczyzn, tak jak Bóg jest w trzech osobach, z trzech płaszczyzn podstawowych. Oczywiście tam dochodzą inne, mogą dojść, ale te główne, podstawowe to są psychiczna, fizyczna i duchowa, o których Paweł pisał wyraźnie w pierwszej liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, 23-24 werset, gdzie jest napisane, że niech wasza duch, dusza i ciało będą przygotowane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, a Bóg jest wierny i tego dokona. Więc te trzy płaszczyzny, które istnieją w nas, to są trzy podstawowe płaszczyzny. A to też jest ciekawe, że są trzy właśnie, to jest też obraz Boży.
jakiś tam element Bożego obrazu. No ale nie o tym tu mowa, jest pasterzem, czyli ktoś, kto chroni, ktoś, kto się opiekuje stadem. Pasterz jest to taki człowiek, który się opiekował, gotowy był nawet oddać życie. Jest napisane o Dawidzie, który był przygotowywany, żeby prowadzić, żeby być królem. To jak był przygotowany? On nawet o tym nie wiedział, ale to, że on wypasał te owce, to, że on walczył za nie, to, że nawet łapał nieraz i rzucał się na lwa i Bóg mu dawał siły i zwyciężał, to uczyło go, jak później ma prowadzić naród. I prowadził, właściwie wyjąwszy tam sprawę, wiadomo, szczególnego tego grzechu, tam tego Hetyty, prawda, tej Betrzeby, to generalnie był przy Bogu całym sercem, cały czas do końca. I Bóg to podkreślał później, nawet jest to podkreślone w Księdze tych Królów, że ten był porównanie do Dawida, że ten nie był taki jak Dawid, bo on nie był czysty sercem i on nie szedł tak jak Dawid i do końca nie był wierny Bogu, po prostu tak jak Dawid. Że to było porównanie do Dawida, właśnie do Dawida jako króla, dlatego że on był jego sercem. On do końca był wierny Bogu, on był poddany Bogu, ale on się uczył tego właśnie gdzie? On się uczył na równinach, tak samo Mojżesz, dosłownie to samo Mojżesz, 40 lat, żeby prowadzić cały naród, on tyle lat spędził wypasając owce. I ktoś by powiedział, co to za nonsens? Nie, to wielkie, wielkie rzeczy, dlatego że on się uczył, jak Bóg go przygotowywał, jak kierować narodem. Tak jak, żeby się przygotował o troszczenie o naród, żeby się przygotował miłości i troski o ten naród, oczywiście też konkretnie zdecydowane działania, które są potrzebne, żeby być też czystość tego narodu, więc musiał też dokonywać bardzo jakby trudnych decyzji, ale konkretnych, które Bóg mu mówił, na przykład tak jak było, jak pamiętamy, posąg, który wystawili Izraelici i się tak rozprzęgli tam po prostu, jak on poszedł na górę, Bóg mu dał przykazania, to na Choreb, to ci Izraelici rozprzęgnięci byli już do takiego stopnia zepsuci, że kiedy zszedł, to powiedział wyraźnie, kto stanie za mną i niech morduje. Niech wydobywa miecza i niech zabija. Po prostu nie dało się inaczej, nie dało się ogarnąć tego po prostu zepsucia, tego rozwydrzenia, tego grzechu, jak tylko w ten sposób. No to słuchajcie, to jest ciężki temat, bo to wiadomo, to musisz stanąć wiesz i musisz dokonać sądu. No ale to było prowadzenie Boże, bo my mamy sądzić, ale my teraz w czasie łaski, to też nie był czas łaski, czas prawa, jak to się mówi do śmierci Chrystusa, teraz mamy czas łaski, chociaż Bóg się nie zmienił, jest dalej ten sam, ale to ludzie się zmieniają, jakby jest ten etap przed śmiercią i po śmierci Jezusa. Po śmierci Jezusa mamy łaskę, więc teraz nikogo nie zabijamy, choć były przypadki, Bóg też dokonywał sądu, prawda, ale on już bezpośrednio, na przykład Ananiasz i Safira. To są wyjątki, które w Nowym Testamencie jakby zaistniały i zostały dokonane. Więc pamiętajmy tutaj, że mamy nigdy nie sądzić wiecznie, kogoś potępiać, ale mamy go osądzić teraźniejszo. Jego uczynki teraźniejsze, jakie są. Jest to bardzo ważna sprawa, bo to jest związane z oczyszczeniem wspólnoty. Tak jak oczyszczenie z grzechu, tak samo oczyszczenie wspólnoty. Jeżeli człowiek grzeszy, wtedy się go chce ratować, czyli idzie się z miłosierdziem do niego, tak jak i Bóg postępuje z nami, wyprzedza go miłość i miłosierdzie i okazuje się mu to. Taki jest etap prawdziwy ratowania człowieka. A jeżeli on lekceważy to miłosierdzie, no to później zostaje tylko sąd. Czyli taki mini sąd ten na czas, no nie całkowity, prawda, czyli potępienie już zupełne, ale czas na ten czas, że sąd w sensie, że się go usuwa ze społeczności, żeby do niego jeszcze coś dotarło. Jeżeli się tego nie robi, to się robi wielką krzywdę i społeczności, i jemu. Dlatego, że on nieusunięty uważa, że wszystko jest dobrze, może dalej tkwić w czym tkwi, nic się nie zmieniło w jego życiu. A społeczność, tak jak grzecha Hana, nie ma już takiego błogosławieństwa od Boga. Dlatego, że pielęgnuje grzech. To jest tak samo jak indywidualnie. Jeżeli indywidualnie pielęgnujesz grzech jakikolwiek, to nie będziesz miał błogosławieństwa jakiegokolwiek od Bogu. Albo czyste serce to całe, na 100%, albo w ogóle. Nie ma czegoś takiego, że to wyznaję, a to sobie zostawię. Nie, nie możesz sobie zostawić żadnego grzechu, najmniejszego. Wszystko musi być wyznane Bogu. Musisz pragnąć całego czystego serca. Jeżeli całego serca czystego nie pragniesz, znaczy, że twoja relacja z Jezusem nie jest należyta. Jest bardzo słaba, skoro pragniesz pielęgnować jakiś grzech w sobie.
ty masz nienawidzić grzech, a kochać grzesznika, czyli nienawiść ma być do grzechu. Jedyna nienawiść, jaka ma w nas być, to jest nienawiść do grzechu. Dlatego, że grzech zabija, grzech unicestwia, grzech powoduje, że tracisz życie wieczne i że możesz zginąć na wieki. Więc do tego trzeba mieć nienawiść, do jakiegokolwiek grzechu i po prostu i odrzucić to. Wracając do tekstu, Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. Pan, jeżeli Twój Bóg jest Twoim pasterzem, niczego Ci nie zabraknie. Znaczy tego, co jest niezbędne do przeżycia. To sobie połówmy. Nie tego, co myślisz, że Ci jest potrzebne, tylko to, co Bóg wie, że Ci jest niezbędne. Więc to Ci nie zabraknie, tego Ci nie zabraknie. I muszę to wyraźnie, mocno podkreślić, bo ludzie nieraz zupełnie opacznie rozumieją te słowa. Niczego mi nie zabraknie, czyli z mojego egoistycznego serca mam potrzeby, które sięgają, jak ktoś obliczył, 90-95% nawet, a od 10-5% są rzeczywiste potrzeby, rzeczywiste ludzkie. I kryzys, w którym jesteśmy, właśnie ogranicza te sprawy i pokazuje nam, co jest niezbędne, a co jest zbędne w naszym życiu. I człowiek się uczy wtedy. Co wybrać? Bo jak ma dobrze, to wtedy myśli, że właśnie to wszystko potrzebuje tak bardzo. I nieraz nierozsądnie wybiera rzeczy, które są wcale mu zbędne w jego życiu, ale on to wybiera jako pierwsze, bo człowiek nie ma mądrości Bożej, jest ślepcem. Bez Boga niestety to tak wygląda. Natomiast kiedy jest kryzys, zaczyna uczyć. Chociaż też nie każdego oczywiście, ale jakiś tam procent większy ludzi zaczyna uczyć, co jest zbędne, ale niezbędne. Bóg chce przez to też uczyć właśnie, że co jest naprawdę nam potrzebne do przeżycia i co jest istotne tutaj na ziemi, to jest nam potrzebne. Więc tego na pewno Tobie nie zabraknie. Na pewno. Choć czasami są chwile, że trzeba będzie, tak jak jest napisane, były chwile, tak jak Paweł, że czy on w postach, czy w głodzie, czy w takim, ale nigdy do tego stopnia, żeby człowiek zginął z głodu. Bóg zawsze otworzy rękę. Jak będzie post, to też będzie błogosławiony dla organizmu, dla zdrowia. Więc Bóg, jeżeli cokolwiek nam daje, jest dobre, i musimy być o tym pewni. I On to ma robić. Dlatego niczego mi nie zabraknie. To, co jest naprawdę mi potrzebne, to trzeba powiedzieć. To nie to, co wypływa z mojego egoistycznego serca, prawda? Te 90% czy 95% potrzeb to są wyimaginowanych. To są potrzeby, które po prostu mamy z naszej próżności, z naszego egoistycznego serca. My to mamy. Po prostu my to chcemy mieć, bo inni mają i tak dalej. Ale to nie jest nam do przeżycia, bo w ogóle potrzebne. Ale my tak chcemy. Po prostu nasze serce egoistyczne tak chce. No i, ale Bóg dopiero weryfikuje to przy rzeczach, jakby kryzysach, albo przy zmianie życia, prawda, ten minimalizm. My żyjemy w czasie, gdzie powinniśmy się uczyć minimalizmu, bo niedługo nic nie będziemy mieć. Będziemy ubierać w góry, kochani, i nic nie będziemy mieć. Nic. Jakieś zawiniątko ewentualnie przy sobie, jeżeli go będziemy mieć. I to będzie wszystko. I to będzie cały nasz dobytek tu na tej ziemi. Więc musimy być świadomi, że my się przygotowujemy, że nasz charakter zmieniony to ma największą wartość, nie te rzeczy materialne, bo to wszystko przeminie. Te wszystkie rzeczy posiadane, które my mamy, tą wygodę, którego dążymy, ten komfort nasz, tą strefę komfortu, musimy to wszystko oddać Bogu. Jeżeli nie oddamy tego, a chcemy ją zatrzymać, no to ją zatrzymamy i przeminiemy wraz z tym światem. Natomiast my musimy być gotowi na wszystko dla Jezusa i mieć tą strefę komfortu, też porzucenie. Oczywiście nie będzie się to dziać nagle, z dnia na dzień, jeżeli nie jesteś przyzwyczajony i lubisz strefę komfortu, lubisz wygody i jesteś tak przyzwyczajony, to pamiętaj, kiedy przyjdzie doświadczenie, a ty teraz się nie będziesz przygotowywał, to nie zwyciężysz w tym doświadczeniu. To przegrasz je na pewno, bo nie będziesz przyzwyczajony. I nie dasz sobie rady. Nie dasz sobie rady bez tego. Są ludzie, którzy nie mogą sobie poradzić, choćby nawet, to się wydaje śmieszne, ale prawdziwe, na przykład z jedzeniem czegoś, bo tak lubią, na przykład znam taki przykład, ktoś kiedyś, już nie pamiętam, czy czytałem, czy słyszałem, że kobieta, która po prostu poświęciła swoje zbawienie, bo powiedziała, że ona tak lubi kiełbasę, że po prostu ona chce ją jeść, ona sobie bez niej nie poradzi. Słuchajcie, to jest tragiczne. Czyli kiełbasa jest jej zbawicielem, ona poświęci swoje zbawienie, takie jest zrozumienie niektórych ludzi. Że kiełbasa wtedy i ten smak, rozumiecie, to, że ona sobie nie poradzi. No, na pewno sobie nie poradzi, jeżeli nie zaufa Bogu, to na pewno. Ale jeżeli pozna Boga i zrozumie, że Bóg jest wszechmogący, to nie ma problemu dla Boga, żeby też to, oczywiście, to będzie się kosztowało też z zaparciem siebie, z walką, prawda, z wysiłkiem włożonym, żeby się oduczyć tego smaku i tego wszystkiego, żeby przejść na co inne. Ale warto. Tak samo jest z duchowymi sprawami.
Ellen White, wiecie, kiedy miała doświadczenie takie jedzeniowe, ja to tak nawiążę, bo chcę pokazać te duchowe sfery, więc nawiążę do tej fizycznej. Kiedy miała, ona była nauczona jeść kurczaki, wtedy bardzo tanie były, więc mięso się jadło tam, no jako podstawa była jedzenia, ale kiedy dostała reformę zdrowia od Boga, kiedy Bóg jej pokazał, że mięso wcale nie jest zdrowe, że mięso tak zabija człowieka i tak dalej, to szczególnie to dzisiejsze, prawda, nasączone jeszcze za jej czasów aż tak nie było, a dzisiejsze to już w ogóle, że to mięso jest zabijające, to kiedy ona stosownie do tej reformy powiedziała, że ona już nie chce, chce to rzucić, to wiecie, nie było to takie łatwe. Bo o jej kubki smakowe były przyzwyczajone do mięsa i ona sobie nie mogła poradzić, musiała zapościć. Normalnie nie mogła sobie poradzić, rzucić, bo to nie było takie proste. To, co mówię właśnie, to nie jest takie proste, jak się wydaje. I musiała dwa razy pościć, konkretnie przegłodzić organizm, żeby kubki smakowe się zmieniały i żeby ten głód spowodował, że sięgnęła do czego innego i żeby zaczęła jeść to pomału, pomału, żeby to jej zaczęło smakować. Bo jej nie smakowały warzywa, nie smakowały inne. Po prostu, bo było, kubki były na mięso nastawione. Więc to jest tak samo z duchowymi sprawami. Wszystko, co wartościowe, naprawdę wartościowe w tym świecie, wymaga wysiłku. Musimy, kochani, wiedzieć, wieść z Chrystusem wymaga wysiłku. Prawdziwa modlitwa wymaga wiele wysiłku. Jezus jest przykładem, kiedy krople krwi mu wychodziły na tego. To była prawdziwa modlitwa. Ona wymaga konkretnego, naszego pełnego zaangażowania. To nie jest coś powierzchowne, jak jesteśmy nauczeni. Że sobie tam jakoś pomodlimy, jakieś krótkie parę i fajnie jest i Bóg to wysłucha. Oczywiście czasem jest tak, że krótka bardzo modlitwa, ale całe serce musi być zaangażowane. Natomiast kiedy mamy czas indywidualny z Bogiem, Bóg chce, żeby dłużej było to, żeby to była prawdziwa więź. Żeby to nie były ochłapy czasu, ale konkretny czas poświęcony dla Niego, tego nabożeństwa indywidualnego, czy też zbiorowego, jest to dzisiaj szczególnie ważne. Dlatego to wymaga wysiłku. Tak samo relacja grupy, budowanie relacji jakiejkolwiek grupy też wymaga wysiłku. Bo my jesteśmy różni, mamy różnego serca, zepsute też i różnie reagujemy i musimy się uczyć, co to znaczy akceptować drugiej osoby, oczywiście akceptacja, znaczy granicą akceptacji jest grzech, prawda? My to wiemy, że jeżeli kogoś by to wiodło do grzechu, no to wiadomo, że absolutnie takiego czegoś nie można zaakceptować, ale jeżeli nie, to mamy zaakceptować różnice nasze inne osobowości, nasze inne reagowania, nasze inne spojrzenie może być różne. Jeżeli są filary wiary, to mamy się trzymać filarów, ale na inne rzeczy może być różne spojrzenia i to jest normalna rzecz. Musimy to wiedzieć. To nie jest tak, że my wszyscy razem w jednym tempie jak te części z fabryki wychodzimy. Takie same idealnie ten. Oczywiście to jest bzdura. My jesteśmy inaczej. My jesteśmy jak płatek śniegu. Każdy z nas jest inny. Każdy. I każdy płatek jest inny. To jest niesamowite. Nie ma płatka takiego samego jak drugi. To jest niesamowite Boże dzieło. Dlatego my tak samo. Więc Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. Sprawia, że kładę się na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad spokojne wody. Sprawia, że kładę się na zielonych pastwiskach. Dlaczego na zielonych? Kolor zielony jest kolorem nadziei, ale kolor zielony też jest niesamowicie nam potrzebny, jeżeli chodzi o żywienie. I nie tylko w tym ujęciu jako symbol nadziei, ale albo inaczej, symbol nadziei, tak, ale jeszcze ukojenia, dlatego potrzebujemy naturę. Pójść w naturę, żeby się ukoić. Zieleń koi. Najlepszym telewizorem w domu, który ja Wam polecam, nie telewizor ten fizyczny, ja już dawno nie mam telewizoru, już bardzo dawno nie mamy w tej chwili też, a wcześniej nawet jak nie byliśmy małżeństwem, to też osobno nie mieliśmy, tak Bóg jakoś połączył nas. Nie mamy potrzeby, jeżeli już to internet jest, dlatego że najlepszym telewizorem jest akwarium. Oczywiście nie każdy może mieć, nie każdy chce mieć, ale mówię tak, że to jest, jeżeli już, to najlepszym telewizorem jest akwarium. Siądź przed akwarium, popatrz na, jak masz dużo roślin, popatrz na życie tych rybek, jak to koi. Ta zieleń, to życie tych ryb, ta natura koi. Koi naszą duszę. Ja to wypróbowałem, bo miałem akwarium, wiem, jak to działa. To jest najlepszy telewizor i polecam ten telewizor. Ten telewizor polecam, bo to jest najwspanialszy. On nie programuje nasz umysł, on nie pokazuje tyle złych rzeczy, tyle toksycznych rzeczy. Te filmy, to wszystko jest po prostu nie do przyjęcia. Jeszcze powiem bardzo ważną rzecz teraz,
że cokolwiek nie wywyższa Jezusa albo nie ma tam elementów duchowych, to jest dla nas strawa, która jest martwa. Dlatego, że Jezus jest tylko życiem. My musimy jako chrześcijanie, jako adwentyści zrozumieć, że jako w ogóle, jako osoby wierzące, że musimy mieć pokarm, który jest żywy, czyli w nim jest Jezus. Jeżeli nie ma w nim Jezusa, nie ma życia. Najwspanialszy film może być, słuchajcie, wyciskacz łez, najwspanialsze wartości, ale jeżeli tam nie ma Jezusa wywyższonego, jeżeli Bóg nie jest tam obecny, to my się uczymy, że Bóg nam nie jest potrzebny do niczego. To jest jedno, no bo tam Go nie ma. My możemy rozwiązać sami sobie problemy, wszystko. Bóg nam nie jest potrzebny do tego. A druga sprawa, tam nie ma życia, bo nie ma Jezusa. Czyli to jest martwy pokarm. A martwy pokarm zabija. Fizycznie to samo. Możecie się ze mną nie zgadzać, zobaczcie sobie, jakie są relacje. Fizyczny pokarm, jeżeli jesz bez enzymów, a w większości jemy taki, albo bardzo krojony tam z witamin, z minerałów, z aminokwasów, fitosubstancji, jeszcze innych, to jeżeli jesz taki pokarm, to chcę ci powiedzieć, zaczniesz chorować później, wcześniej czy później, bo jesz martwy pokarm i zabijasz swój organizm. Stopniowo, nie od razu. I nie przeskoczysz tego. Możesz próbować empirycznie, dojdziesz do tematu. Więc dlatego bardzo jest ważne, żebyśmy to zrozumieli. Tak samo zabija nas pokarm taki. I ja wiem jedno. Czasem można obejrzeć, żeby zobaczyć coś, na przykład jak się coś będzie robić, czy coś, jakieś wyjątki mogą być. Ale generalnie mamy odstawić jakiekolwiek filmy, jakiekolwiek rzeczy, które nie mają w sobie Jezusa. Nie zawierają, nie wywyższają, bo one są martwe i one nas zabijają. Co nas nie dożywia i jest martwe, to nas zabija. No jak może mi dać życie coś, co jest martwe? Słuchajcie, znacie takie cuda? Bo ja nie. Jeżeli coś jest martwe, to jest martwe, czyli daje mi śmierć, martwotę. A jak coś jest żywe, to daje mi życie. Prosty, bardzo prosty mechanizm, ale działający. Więc sprawia, że kładę się na zielonych pastwiskach. Zieleń jest tym takim, ale my też potrzebujemy dużo zieleni jeść, warzyw, innych zielonych. Takich, które dają zieleń. Chlorella ma najwięcej chlorofilu na ziemi, szczególnie dla perynoidosa. Najwięcej chlorofilu, czyli najwięcej zielonego koloru. Jęczmień ma bardzo dużo sok. Pamiętajmy, że ta zieleń jest nam potrzebna bardzo, jeżeli chodzi o utrzymanie zdrowia, ale też w wymiarze i psychicznym, i fizycznym, i duchowym też. Czyli we wszystkich. Dlatego ja mówię o tych trzech, dlatego, że nie poruszam tylko jednej płaszczyzny, ale te trzy będę chciał zawsze, bo to jest dla nas, to jest prawdziwe zbawienie. Te trzy płaszczyzny, że będą zmienione przez Boga i to jest prawdziwe uświęcenie. Na zielonych pastwiskach prowadzi mnie nad spokojne wody. Spokojne wody to jest uciszenie w Chrystusie. To jest to, że składasz, wierzysz Jego obietnicom, że ufasz Mu, składasz swoje problemy na Niego, bo jest napisane, że jeżeli masz jakieś problemy, troski, to masz złożyć na Niego, bo On ma o nas staranie. Więc są obietnice, które mówią i ty wiesz, że taki Bóg jest. Ty po prostu rzeczywiście ufasz tym obietnicom i przyjmujesz te obietnice jako swoje. Że to nie jest dla wszystkich innych, a nie dla Ciebie. Nie, to jest szczególnie dla Ciebie. To jest ta obietnica. I ty bierzesz tę obietnicę i wiesz, że tak Bóg jest. Czyli masz złożyć troski, masz inne rzeczy, żebyś dostał pokój. Dlatego to jest to, że Bóg prowadzi cię nad wody spokojne, choćby nawet koło ciebie szalała burza. To jest niesamowite. Choćby i najgorsze kryzysy były, to ty masz pokój od Boga. I to jest ugruntowanie i stabilizacja w dzisiejszym czasie. To jest prawdziwa stabilizacja, dlatego nad wody spokojne, jeżeli nie idziesz nad wody spokojne, to znaczy, że Jezus cię nie prowadzi, nie jest twoim pasterzem. Trzeba zacząć pokutować, wrócić do Boga, naprawdę Mu się poddać, naprawdę Go poważnie potraktować. Wtedy, słuchajcie, zaufać Mu, wtedy to się zacznie dziać. Oczywiście budzi to pragnienie Jego, bo musisz mieć pragnienie. I nieważne na jakim etapie jesteś ciągle uczniem. Musisz mieć to pragnienie, musi być coraz mocniejsze. Dlatego ja to mocno podkreślam. Posila moją duszę, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Posila duszę. Właśnie to, o czymśmy mówili. To jest posilona dusza, czyli jest oczyszczenie, musi być i dożywienie. On nas oczyszcza tam na niwach, tam w tym pokoju oddajesz się, więc to się już musiało zaistnieć, oczyszczenie.
oczyszczenie w sensie takim, że to posłuszeństwo, tak jak owce. My jesteśmy owcami, Jezus jest pasterzem. My mamy być Mu posłuszni. Owce są bardzo są posłuszne. Oczywiście nie wszystkie, ale są bardzo spokojne i bardzo posłuszne. Nawet w najgorszym czasie. I my mamy się uczyć też od tego, że my też mamy być spokojni w każdym czasie, niezależnie jakim. I dobrym, i złym. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, że my się uczymy tego właśnie, no i tego posłuszeństwa. Posłuszeństwa Bogu. Posłuszeństwo ma być pełne i to jest trzeci element wiary prawdziwej. Bo wiara, pamiętajcie, składa się z trzech podstawowych elementów. Pierwsze to jest wierzę, że istnieje Bóg i na tym etapie większość się zatrzymuje. I chrześcijan, tak, na tym etapie, i większość nas też, w ogóle się zatrzymuje na tym etapie. Wiem, że istnieje Bóg. Ale drugi etap jest zaufanie Mu, a to wymaga już relacji z Nim. Czyli oczyszczonego serca już wymaga też konkretnego poddania się, zaufania Mu zupełnego. I trzeci element lojalności, czyli posłuszeństwa pełnego. To są trzy główne elementy prawdziwej biblijnej wiary. Jeżeli któregoś elementu brakuje, to jest atrapa. Mamy więc posila moją duszę, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości. Tak, posilenie jest, czyli ścieżkami sprawiedliwości. Tak, on podstawą tronu jest sprawiedliwość. Bóg cię prowadzi właśnie w stronę sprawiedliwości. Zresztą Duch Święty ma nas przekonać o sądzie, o sprawiedliwości i o grzechu, o sądzie i sprawiedliwości. To jest szczególne dzieło na dzisiejszy czas Ducha Świętego, który ma nas przekonać o tym. Dlatego, że to jest najbardziej pohańbione, porzucone na ziemi. Właśnie sprawiedliwość, bo jest krzywda robiona, jest przemoc na ziemi, grzech panuje po prostu. Szatan wie, że ma czasu niewiele, więc dlatego tym bardziej ta sprawiedliwość. Tam nie jest napisane miłości, dlatego że właśnie to jest ciekawe, choć miłość jest pierwszym elementem, choć miłość jest tak ważnym, ale Duch Święty nas szczególnie teraz o sprawiedliwości ma przekonać. A z nią idzie też miłość, bo to jest ze sobą powiązane nierozerwalnie. Miłość, sprawiedliwość Boża i miłość, sprawiedliwość i sprawiedliwość, miłość. Jest to elementy związane, dlatego ze względu na swoje imię, On posila mnie i wtedy jestem mocny. Choćbym nawet chodził doliną, czyli On jest moją mocą inaczej. On mi daje siłę, oczywiście tą siłę też mamy z naturalnych, prawda? Przez to, że dbasz o zdrowie, przez to, że dbasz o zdrowie pełne, czyli tych trzech płaszczyzn, Bóg się kieruje w tym, on jakby to uświęcenie. Wtedy jesteś silny. Wtedy twój układ immunologiczny, duchowy jest silny i zwyciężysz, tak samo jak ten fizyczny. Wtedy żadne patogeny nie mają dojścia. Dlatego, że układ sobie z nimi poradzi. Więc pamiętajmy, układ sobie z każdym patogenem. Nie ma patogenu, który jest nad układ ludzki, bo Bóg tak to skonstruował. Tylko tyle, że on musi być zdrowy. Ja będę chory, niestety nie. Ja będę słaby, niestety nie. Choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twoja klaska i kij pocieszają mnie. Nawet w dolinie cienia śmierci, które jest przed nami, najgorszych doświadczeń, słuchajcie, Bóg jest napisany, że On nas posila w tym. On idzie z nami. Jego laska, kij, dlatego, że On jest dalej pasterzem. On nas nie opuścił. On dalej tam jest. On jest w tych doświadczeniach. On jest w tym ogniu. On jest w każdym doświadczeniu i czeka na nas. Zanim my tam dojdziemy do tego doświadczenia, to On już tam jest. On czeka na nas. Musimy to pamiętać. Dlatego pisze, że ta laska mnie pociesza. Nawet w najgorszej dolinie cienia śmierci, czyli tam, gdzie jest zupełna ciemnica, bym powiedział, tam, gdzie taka duchowa i ten, to tam jest zwycięstwo. A my już właśnie przed nami to i mamy mieć świadomość, że On nas chce przeprowadzić i nie ma problemu w ogóle z tym. Jeżeli oczywiście On będzie naszym pasterzem. Nasze serce będzie poddane pełni i w pełni będziemy Mu ufać, szli za Nim, doświadczać Jego miłości i sprawiedliwości. Zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich przelewa się. Tak, zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów. Słuchajcie, Bóg, jak jest napisane, On wie, kiedy dać pokarm. I daje zawsze. On zawsze daje pełną ręką pokarm. My nigdy nie będzie sytuacji, że sprawiedliwy może umrzeć z głodu. Nie, choć może mieć czas, że będzie pościł. Tak, to też się przyda organizmowi. Ale nigdy nie umrze z głodu. Nigdy. To Biblia mówi wyraźnie i sprawiedliwy. Dlatego, że Bóg zawsze mu da w odpowiednim czasie pokarm. I nie tylko ten pokarm fizyczny, ale ten duchowy też i psychiczny. Czyli wszystkie pokarmy jakby Bóg daje człowiekowi w odpowiednim czasie. Więc zastawiasz stół wobec wrogów. Pokazujesz, że Bóg istnieje. Bóg pokazuje, że On jest. On się troszczy właśnie
To jest świadectwo też dla tych, którzy mają mnie za wrogów, albo będą mieć nas za wrogów, będą nienawidzić, będą chcieli zgładzić z tej ziemi. Musimy to wiedzieć, bo powiem, ta Dolina Cienia właśnie to jest. I więc jest to świadectwo mocno dane. Namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich przelewa się. Tak, to jest namaszczenie do służby, namaszczenie do misji. Czy wiesz, jaka jest twoja misja? Bóg chce cię namaścić, twoją głowę olejkiem. Chce cię namaścić też olejkiem i właśnie tego Ducha Świętego, żebyś wiedział, ale olejkiem też konkretnie do czego jesteś powołany. Jaką masz wolę wykonać szczegółową dla Ciebie. Dlatego, że to, że mamy zanieść tu na niski chleb żywota, jest to bardzo ogólnikowo powiedziane. Natomiast szczegółowo to Ty musisz z Bogiem wiedzieć, do czego Bóg Ci dał i jakie dary. Jest to bardzo ważna sprawa, bo to determinuje nas też duchowo. Więc to jest ze sobą związane, pamiętajmy o tym. Nie można tego pominąć, bo jeżeli nie wiesz nadal w ogóle, co robisz w Kościele, co masz robić, jaka jest Twoja misja, jakie jest Twoje zadanie do wykonania, jakie masz dary, no to sobie strzelasz bramkę, bo nie będziesz robił. Bo nie będziesz robił prawie nic. Dlatego, że sam nie wiesz co. Więc to jest bardzo ważne też. Olejkiem mój kielich przelewa się. Tak, jeżeli jesteś wyznaczony przez Boga i namaszczony i posłany przez Boga, nie sam się posyłasz. Tak jak wielu proroków fałszywych w Starym Testamencie, teraz Księgę Ezechiela analizuje, tam jest nawet odezwa do tych fałszywych proroków, że ciągle mówią pokój i bezpieczeństwo w czasie, kiedy nie ma pokoju i bezpieczeństwa. Czyli ludzie ktokolwiek woła i usypia dalej ludzi dzisiaj, kiedy trzeba ich budzić, to wtedy robi, no niestety, w drugą stronę. To nie jest dzieło Boga. Biblia mówi wyraźnie, to nie jest dzieło Boga. Ja was nie posłałem. Bóg mówi, ja was nie posyłam. Dlatego, że to nie jest czas do tego, żeby usypiać ludzi i pokój i bezpieczeństwo wołać w czasie, kiedy kończy się czas łaski, przychodzi straszny dzień pomsty naszego Boga. To nie jest czas, żeby ludzi usypiać. Oczywiście to też nie jest czas, żeby ludzi do jakiejś rewolucji wołać, prawda? To druga skrajność. Już mówiłem o tym w innym wywiadzie. Pamiętajmy, to są dwie skrajności. A środkiem jest Chrystus. Ani nie mamy ludzi emocjonalnie pobudzać i po prostu straszyć, czy pobudzać ich emocjonalnie do jakiejś walki fizycznej, prawda? Że wezmę miecz teraz, czy tam wezmę co i będę karabin, będę walczył. Ale też nie mam mówić pokój i bezpieczeństwo w czasie, kiedy pokoju i bezpieczeństwa nie ma. To muszę wyraźnie to podkreślać. Jeżeli robisz to, to robisz źle i nie robisz dzieła Boga. Albo jeden rów, albo drugi, jeżeli robisz, to jest rów, który należy do przeciwnika Boga. Natomiast środek to Chrystus. To jest droga prawdziwa. Środek to jest Chrystus. Wąska, urwista, ale to jest prawdziwa droga. I tam są te elementy, Bóg to da elementy i wiedzieć, komu mam co powiedzieć, w jaki sposób. To Bóg ma prowadzić nas, a nie my sami siebie. Nie ma szablonów myślowych, nie ma szablonów ewangelizacyjnych, że jeden szablon weźmiesz i będziesz do każdego stosował. Nie ma czegoś takiego. To po prostu Bóg ma poprowadzić indywidualnie, bo Bóg zna serca i każdy człowiek jest inny jak płatek śniegu. Więc nie ma, jeszcze raz, szablonów, które takimi samymi posłużysz się. Dlatego tak samo nie ma szablonów, że słowo, które można przygotować, to nie jest to samo. To nie jest tak, że ja napiszę referat na kartce i każdemu przeczytam to samo. Dlatego, że Bóg, my jesteśmy różni i każda osoba jest inna i Bóg do niej chce trafić. Różnie. I nawet przy każdym innym jest inna motywacja. To jest porządek Boży, czyli organiczny, a porządek ludzki, czyli instytucjonalny. Nie jest to czas na wyjaśnienie, co to znaczy, tych pojęć, ale w Biblii Kościół jest porównany do organizmu, czyli porządek organiczny musi być. Nie instytucjonalny, bo ten, że często jest w kościołach, właśnie porządek instytucjonalny, gdzie człowiek wszystko w rękach ma, wszystko chce kontrolować, nie ma miejsca na Ducha Świętego. Duch Święty jest pominięty i oczywiście jest mówione, że w Jego imieniu i fajnie jest, ale to jest pokarm martwy, bo jeżeli Ducha Świętego nie ma, czyli Jezusa, bo on jest przedstawicielem Jezusa, to pokarm jest martwy, który się daje i ten martwy pokarm niestety zabija, a nie służy ku zbudowaniu. I Bóg mi powiedział wyraźnie, kiedy wróciłem z Londynu, kiedy miałem mocne takie doświadczenie na poddanie się Bogu, że jeżeli mam mówić, miałbym mówić kazania, miałbym mówić cokolwiek, nauczać innych, chociaż nie jestem nauczycielem, bo jeden jest nauczyciel, ale po prostu, jeżeli miałbym to robić w mocy Bożej, to tylko w mocy Bożej. Jeżeli nie, to lepiej, żebym tego wcale nie robił. Dlaczego? Dlatego, że dawałbym pokarm martwy. To trzeba też wiedzieć. A więc dalej przechodząc,
Mój kielich przelewa się. Tak, wtedy się będzie przelewać ta miłość, będzie się przelewać ten pokój. To wszystko, te dary, owoce Ducha Świętego będą się przelewać. Na kogo? No będą się przelewać na innych ludzi. Z Ciebie. Bóg chce Cię wykorzystać jako ten kielich pełny, że to się będzie przelewać i ci ludzie będą z tego korzystać, bo oni chcą. I pamiętaj, to jest główny moment ewangelizacji. Przelewanie się kielicha, czyli owoców Ducha. Kiedy Ty tego nie kontrolujesz, kiedy Ty nawet tego nie czujesz, ale inni to widzą i oni to odbierają. To jest główny moment, kiedy Bóg chce karmić ludzi przez Ciebie, wykorzystując jako narzędzie. Natomiast to, że Ty już później dasz ulotki, to, co Ty możesz objąć umysłem, inne rzeczy powiedzieć komuś i tak dalej, to jest dopełnienie tamtego. Tylko dopełnienie. Pamiętajmy. A jeżeli to tylko zostaje samo słowo, to wtedy jest zabójstwo, bo to jest martwy pokarm. Jeżeli Twoje życie nie jest zmienione, a mówisz słowa tylko teoretyczne, to jest zabójstwo. Bo słowa teoretycznie nie dają życia. To jest tylko teoria. Natomiast chodzi o to, że Twoje życie zmienione jest największym kazaniem i pamiętaj o tym, to jest największa ewangelizacja, którą ty jakby nie ogarniasz i Ty tym nie kierujesz. To Bóg już kieruje. I to też jest element porządku właśnie organicznego, a nie instytucjonalnego. Że tylko to, co mówię, tylko to, co wręczę, to jest ewangelizacja. Jest to wielki błąd. Twoje życie musi potwierdzić, czyli poddane całkowicie Chrystusowi, uświęcone i uświęcające się. To jest prawdziwe życie. No i ostatni mamy, Twój kielich się przelewa, i ostatni tekst. Zaprawdę dobroć i miłosierdzie pójdą w ślad za mną po wszystkie dni mego życia i będę mieszkał w domu Pana przez długie czasy. Zobaczcie, to wszystko, co Bóg nam daje, dobroć i miłosierdzie, w ślad, widzicie, tam była sprawiedliwość, prawda, ścieżkami sprawiedliwości, tutaj jest dobroć i miłosierdzie. No, to są te cechy Boże, które są wspominane, bardzo często one są obok siebie, które są ze sobą niesamowicie związane i dobroć i sprawiedliwość pójdą w ślad za mną, czyli tak naprawdę co? Charakter zmieniony na obraz Boży. Nasz charakter zmieniony na obraz Boga, czyli serce z kamiennego na mięsiste, które odzwierciedla Jego sprawiedliwość i miłość. To jest zmieniony charakter i one pójdą w ślad, bo to już będzie utwierdzony charakter na wieki. I przez długie dni, kiedy będziesz z Jezusem już w wieczności, kiedy będziesz w raju, bo to będzie raj, bo tam, gdzie Jezus jest raj, tam nie ma grzechu, tam nie ma żadnych złych rzeczy, które tu są, odpoczniesz po uczynkach swoich, jak jest napisane. Odpoczniesz po całej tej walce, jaka w tej chwili jest, istnieje i będzie, aż do końca, aż do przyjścia Jezusa. Ty odpoczniesz. Odpoczniesz już na wieki, odpoczniesz w obecności Chrystusa. Jest to obraz cudowny, bo to jest wszystko z miłością Jezusa motywowane, wszystko miłością Boga. Bóg nas stworzył z miłości i nas zbawia z miłości. Jedno i drugie ma to wielkie znaczenie. I nas stworzył, i nas zbawia. Wszystko, to, czyli to drugie stworzenie, jak to inaczej mówione, czyli to zbawienie. Wszystko Bóg robi z miłości. Nawet sąd, który odbędzie, to też jest z miłości dla tych ludzi, bo ci ludzie by się męczyli wieczność, a on dokona sąd, oni wybrali niebyt, to będzie niebyt. Nie będzie żadnego piekła, który się męczył, bo to szatańskie jakieś myśli, wynurzenia, jakieś myśli, tylko Bóg jest miłością, on da niebyt. Jeżeli już człowiek wybierze, po prostu nie będzie pozbawiony życia wiecznego. I to będzie jakby ta konsekwencja wyboru ludzkiego, prawda? Bóg każdemu odda według jego uczynku. Dlatego pamiętajmy i rozmyślajmy o tej nowej nadziei, szczególnie w tym czasie dzisiaj. Rozmyślajmy o miłości Jezusa, ale też, która wiedzie nas do pokuty prawdziwej, żeby jeszcze głębiej ta miłość mogła być w nas, bo to jest ze sobą związane. Samo myślenie i tego nie wyzwolimy sobie, jeżeli w sercu będą grzechy jakieś i będzie mur. To samo myślenie o miłości nic nie da. Musi być też pokuta, żeby ten serce było czyste. Wtedy Bóg, jeszcze raz, nie ma muru i On może w pełni wylać tą miłość. Mamy rozmyślać o niej, mamy się zastanawiać, mamy myśleć o nowej ziemi, szczególnie dzisiaj właśnie ten psalm taki napawa, że te wody spokojne już teraz, to jest doświadczenie Królestwa, a wtedy już będzie w pełni doświadczenie Królestwa, rzeczywiste. To będzie wypełnienie. Wtedy już to, co dostaliśmy zbawienie jakby na kreskę, że Jezus nam dał jakby z wyprzedzeniem, prawda, że Bóg nas widzi przez pryzmat Jezusa, Jego sprawiedliwości nas widzi, Jego miłości, On nas widzi. On nas też oczywiście kocha i chce nas zbawić, ale widzi nas takimi, choć nie jesteśmy takimi jeszcze, ale uświęcenie powoduje, że takimi będziemy.
jeżeli oczywiście poddamy się Bogu, jeżeli nie będziemy chcieli grzeszyć, nie grzeszcie, jak w tamtym ostatnim było, nie grzeszcie. Po prostu będziemy wiedzieć, że grzech jest ohydny i ja nie chcę tego grzechu, a jeżeli nawet już się zdarzy, bo potkniemy się, to wtedy mamy orędownika. Ale to jest ta zasada, nie na zasadzie, że aha, grzech jest ten, no to ja będę robił ten grzech, a Jezus jest miłosierdziem, to będzie mi wybaczał. To, co Paweł pisał, że im więcej łaski, to tym więcej grzechu. Absolutnie. Jest to szatańskie zwiedzenie. Nie, grzechu jest coraz mniej wtedy. W naszym życiu i wtedy zdecydowanie, bo go nienawidzimy, a nie kochamy. Jeżeli grzechu jest coraz więcej w naszym życiu, to znaczy, że go kochamy, a nie Jezusa. Jeżeli Jezusa kochasz i naprawdę masz z nim więź, to grzech będzie coraz dla ciebie ohydniejszy, będziesz go odrzucał. Każdy. Będziesz chciał mieć czyste serce. Pamiętaj o tym. Dlatego podsumowując, jeszcze raz, Bóg chce nadać wielką dozę nadziei, wielką dozę miłości swojej, wielką dozę sprawiedliwości właśnie i chce nam dać tą dobroć i miłosierdzie, pójdą w ślad, wieczność. Podstawą będzie też sprawiedliwość, bo sprawiedliwe rządy, tam odpoczniesz. Myśl o tym, że Jezus to wszystko dla ciebie wykonał i pamiętaj, że choćby największe burze, prawdziwa stabilizacja jest tylko w Chrystusie. I wtedy jesteś naprawdę ustabilizowany, choć możesz nic nie mieć, masz pokój w sercu. To jest prawdziwa stabilizacja. Twoja więź z Chrystusem i poddanie serca. To jest prawdziwa stabilizacja w tym czasie. I w każdym innym była, ale szczególnie w tym czasie. Jeżeli nie masz tego, jeżeli nie masz pokoju, jeżeli masz lęk, strach, jeżeli masz takie rzeczy, znaczy się, że twoja więź nie jest należyta, że są grzechy, które może nie pokutowałeś z nich i one odsłaniają i Bóg nie może dać ci tego pokoju. Więc to jest sygnał, żeby po prostu oczyścić serce właśnie przez pokutę, prawdziwą pokutę biblijną i żeby Bóg mógł po prostu wylać ci to błogosławieństwo na ciebie. Chwała niech będzie Bogu za to wszystko i za ten wspaniały psalm, który dał, jeden z najwspanialszych.